Cześć! Dziś zobaczycie, jak podłączyć centralę usługi Inteligentny Dom do modemu LiveBox. Inteligentny Dom to usługa, która pomaga zabezpieczyć Twój dom i umożliwia zdalną kontrolę nad urządzeniami, które się w nim znajdują. Możesz m.in. otrzymywać powiadomienia w przypadku otwarcia drzwi i okien, zalania wykrycia dymu oraz monitorować zużycie energii elektrycznej. W zestawie otrzymasz centralę i urządzenie dodatkowe, które wybrałeś przy zakupie, na przykład czujnik dymu. Do działania usługi i podłączenia centrali niezbędne jest połączenie z internetem. W pierwszej kolejności uruchom centralę. Aby to zrobić, umieść baterię w obudowie, a następnie podłącz centralę do zasilania. I podłącz centralę do modemu Livebox przewodem Ethernet. Gdy zielona i pomarańczowa kontrolka zaświecą się na stałe, centrala jest gotowa do dalszej konfiguracji. Przejdź do założenia konta w usłudze Inteligentny Dom. W przeglądarce internetowej wpisz adres strony konfiguracyjnej, kliknij Załóż konto i wypełnij formularz rejestracyjny. Pamiętaj, że dalsza konfiguracja będzie możliwa dopiero po potwierdzeniu Twojego adresu e-mail. Sprawdź skrzynkę pocztową i aktywuj konto, klikając w link podany w treści wiadomości. Następnie, po zalogowaniu się na stronie konfiguracyjnej, wybierz centralę, z którą chcesz się połączyć. Na kolejnej stronie wpisz numer telefonu, na który chcesz otrzymywać powiadomienia SMS. Możesz także otrzymywać powiadomienia na twój adres e-mail. Twoja centrala jest gotowa do pracy. Możesz już przejść do podłączenia urządzenia dodatkowego znajdującego się w zestawie. W tym celu postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do zestawu. Więcej informacji na temat konfiguracji centrali i urządzeń dodatkowych znajdziesz na stronie orange.pl.